Hej wszystkim, tutaj MikFighter. Witam was w kolejnym filmie z serii FNAF-owe teorie. W dzisiejszym odcinku przedstawimy sobie, czym było MSLEI, rozwiniemy sobie ten skrót i postaramy się znaleźć odpowiedź co do daty tego wydarzenia. Zapraszam do oglądania. Na początku trzeba rozwinąć skrót i przedstawić, czym jest MCI. MCI w rozwinięciu to Missing Children Incident. Pierwszy raz o tym słyszymy w grze Five Nights at Freddy's 1, gdzie na ścianie na kamerze w postaci easter egga występuje kawałek gazety, który opisuje nam to wydarzenie. Ze szczegółów gazety możemy dowiedzieć się, że nastąpiło to 26 czerwca, niestety nie ma tam podanego roku. Chyba każdy szanujący się fan FNAF-a powinien to wiedzieć, ale przedstawię to dla ludzi, którzy albo są nowi, albo niedowiepani. Missing Children Incident był ważnym wydarzeniem w fabule FNAF-a, iż nastąpiło tam zabójstwo pięciorga dzieci. Jednak nie są to wszystkie zabite dzieci. W Five Nights at Freddy's 2, a także Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator widzimy szóstą, najprawdopodobniej pierwszą ofiarę Williama Aftona. Była to Charlotte Emily, córka Henry'ego, czyli dawnego partnera biznesowego Williama. Aby Afton mógł zdobyć zaufanie dzieci, przebrał się w strój Spring Boniego, by następnie zaprowadzić piątkę dzieci do Parson Service, by potem w środku dokonać brutalnego zabójstwa. Żeby nie zostawiać poszlak, Afton postanowił włożyć ciała do animatroników, dzięki czemu policja nic nie zauważyła, ponieważ stwierdzono, że nikt nie mógł dotykać kostiumów. Żeby ustalić datę dokonania zbrodni przez Williama, fandom szukał w książkach, lecz, jak pewnie wiecie, książki to nie ta sama fabuła co w grach, jedyne co tam się znajduje to lekkie podpowiedzi do fabuły. Fandom dzięki książkom twierdzi, że morderstwo wydarzyło się w roku 1985, tylko że jest pewien problem. W fabule FNAF-a z gier rok 1985 w ogóle się nie pojawił. W żadnej grze nie ma wzmianki o roku 1985. Żeby potwierdzić autentyczność tego roku, trzeba sprawdzić pewne fakty. Wiadomo, że William użył stroju Spring Boniego do popełnienia zbrodni. Jednak wtedy, kiedy William postanowił zabić dzieci, Fredbear's Family Diner już nie działało, a co za tym idzie, ten strój już był nieużywany. Pomiędzy Fredbear's Family Diner a pizzerią z FNAF 1 były dwie lokacje. Lokacja z FNAF 2 oraz pierwsza Freddy Fazbear's Pizza. Patrząc na to, że we FNAF 2 jedyny głośny incydent jaki się wydarzył i nawet Fungi o nim wspomniał we FNAF 1 to The Bite of 87. Także zabójstwa musiały nastąpić pomiędzy 1983 i 1986. 1985 to najprawdopodobniejsza opcja, bo padła najczęściej ze wszystkich możliwych. Skoro ustaliliśmy mniej więcej przedział czasowy, w którym wydarzyły się morderstwa, powinniśmy się skupić na tym, co zmotywowało Williama do popełnienia tej zbrodni. Wiele osób na podstawie FNAF 4 twierdzi, iż William chciał się zemścić na Henrym za to, że jego robot postanowił ugryźć głowę dziecka. Ciekawe, czy Fredbear zamówił sobie zestaw powiększony z frytkami. To było cringe'owe, przepraszam wszystkich. I jako iż teoria zemsty ma dużo sensu, tak też niestety trzeba ją obalić. Mimo iż ta teoria ma wiele czynników, które ze sobą współpracują, to bardziej prawdopodobne jest to, że William już wcześniej był popierdolony. W Sister Location dostaliśmy mapę z tajnymi przejściami do innych lokacji znanych nam z FNAF 4. Spójrzcie, tutaj widzimy pokój z FNAF 4, po lewej stronie możemy zobaczyć dom z FNAF 4 oraz Fredbear's Family Diner, a na dole widzimy pomieszczenie z sekwencji również z czwartej części. Patrząc na to, że ten cyrk znajduje się obok pizzerii swojego wroga, dawniej przyjaciela, to można wywnioskować dwie rzeczy. William już wtedy był szalony, musiał przeprowadzać eksperymenty na dzieciach. Zapytacie pewnie, jakie eksperymenty na dzieciach? Otóż podczas minigierek z FNAF 4 widzimy dom, z którego można wyjść. Kiedy rozejrzymy się po domu, widzimy, że on ma 4 pomieszczenia. Patrząc na to, że na tej mapie widzimy dom z FNAF 4, który jest atrapą i dom z minigierek, to możemy być przekonani, że Afton eksperymentował na swoich dzieciach. Kluczowym elementem jest to, że FNAF 4 to najprawdopodobniej sen Michaela Aftona. Skąd niby miałby wiedzieć, jak wyglądał pokój z FNAF 4, skoro była to atrapa? Otóż Michael też był ofiarą eksperymentu Williama. Aktualizując moją teorię, którą nagrywałem kiedyś z Wastomem, dalej podtrzymuję opinię, iż są to normalne roboty, tyle że z urządzeniem maskującym.
Jeżeli czytaliście książki, to wiecie, o jakie urządzenie chodzi. Sądzę, iż William nie tylko przeprowadzał eksperymenty na swoich dzieciach, ale także na innych totalnie przypadkowych. Ale teraz trzeba się zastanowić nad tym, dlaczego eksperymentował nad swoim dzieckiem. Najprawdopodobniej chciał go uratować przed śmiercią. Niestety przez przypadek pogorszył jego stan, przez co dziecko finalnie zmarło. Zniknięciem ugryzionego dzieciaka najprawdopodobniej zainteresowała się policja i uznała, że coś tu nie gra, bo nikt nie widział dziecka po niefortunnym przyjęciu. Najprawdopodobniej William, by odwrócić uwagę od zniknięcia dziecka i potencjalnego odkrycia nielegalnych eksperymentów, pojechał do nowo otwartej placówki Freddy Fazbear's Pizza. Podał się stróżowi dziennemu jako współzałożyciel, co miało sens, bo pracował z Henrym we Fredbearsach i utrzymywał z nim przyjacielskie stosunki. Po tym, jak dostał się do pokoju ze starymi strojami, ubrał kostium sprężynowego królika, zwabił piątkę dzieci do Parsons Service i rozpoczął rzeź. Można jeszcze bardziej zagmatwać tą teorię, mówiąc, że William najprawdopodobniej zabił czwórkę dzieci w safe roomie, ale przy okazji do stroju Golden Freddy'ego schował swojego syna, a to wszystko ze względu na to, że marionetka nie chowa piątej ofiary, bo ona już jest schowana i tak dalej, i tak dalej. Patrząc na to, że dziecko Williama zmarło nie przez ugryzienie Fredbeara, a prawdopodobnie przez eksperymenty, przez jakie przeszedł, jego organizm mógł nie wytrzymać i po prostu zmarł. William dokonał morderstwa najprawdopodobniej, by odwrócić uwagę od eksperymentów, jakie działy się pod ziemią, a żeby zataić to, że syn nie żyje, ukrył ciało w kostiumie Golden Freddy'ego, by oddalić od siebie podejrzenia i żeby ludzie spojrzeli na niego również jako na poszkodowanego. Korzystając z chwili, zapowiadam wam film Top 10 Theories Five Nights at Freddy's, gdzie wrócimy sobie aż do 2015 roku i przeanalizujemy najpopularniejsze teorie z okresu tych 7 lat, więc wyczekujcie, bo to będzie naprawdę mocny film. Postaram się, żeby był długi. Może uda mi się ogarnąć kogoś, by był na ficie z tym. No, żeby był po prostu na ficie. A ja już wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Przepraszam, że on był bardzo króciutki, no ale no... Nie wiem, jak bardziej można rozwinąć ten wątek, pomimo że nagrało i tak go wiele youtuberów. Tak jak zwykle, mam nadzieję, że przypadł wam do gustu i że obejrzeliście go z zainteresowaniem. Zachęcam do zostawienia oceny adekwatnej do waszej opinii. Ja już się z wami żegnam i zapraszam do innych filmów. Siemka!